Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest chrześcijańska kontemplacja. Zapraszam. Chrześcijańska kontemplacja, czy też medytacja, jest to wzniesienie naszej duszy do Boga. Od razu na samym początku zwracam na to uwagę, że różni się to diametralnie od różnego rodzaju wschodnich medytacji. Różni się to właśnie na poziomie celu. Tak, i o ile później pewne elementy mogą wydawać się podobne, albo tak patrząc z zewnątrz, może się wydawać, że istnieją daleko idące podobieństwa, o tyle cel jest zupełnie różny. I to jest dla nas bardzo, bardzo istotne, bowiem cel jest najważniejszy, cel, do którego zdążamy. Nawet jeśli na początku może się wydawać, że istnieją daleko idące podobieństwa, no to jeśli to prowadzi w zupełnie przeciwnych kierunkach, no to trzeba się zastanowić, który kierunek jest właściwy, a ten, który jest dokładnie przeciwny właściwemu, należy uznać za fałszywy, za zwodniczy, za niebezpieczny. A więc wzniesienie naszej duszy do Boga. Celem chrześcijańskiej kontemplacji jest zjednoczenie się z Panem Bogiem. Celem różnego rodzaju wschodnich medytacji jest albo skupienie się na sobie, albo w ogóle próba unicestwienia samego siebie. Oczywiście nie w tym sensie fizycznym, tylko w sensie nieodczuwania, niedostrzegania, niepostrzegania, niepoznawania, niemyślenia. Taki ideał nie tylko wyciszenia się, ale wręcz wyłączenia swoich uczuć, wyłączenia swoich myśli, przynajmniej na ten czas medytacji, to jest ideał bardzo popularny w różnego rodzaju wschodnich medytacjach. Jest to idea zupełnie odwrotna do chrześcijańskiej kontemplacji. Chrześcijańska kontemplacja ma być kontaktem z pełnią bytu, z Bogiem, ze Stwórcą. Osobowy kontakt. To jest zupełnie co innego. I nawet jeśli na zewnątrz mogą pojawiać się pewne podobieństwa, to widzimy, że to dąży do zupełnie czegoś innego. Osobowy kontakt ze Stwórcą, ze wszystkim, z źródłem naszego istnienia. Dążymy do Boga, dążymy do wszystkiego, do spełnienia naszych marzeń. Kontemplacja, która próbuje nas z tym połączyć. Albo koncentrujemy się na nas samych i próbujemy wyłączyć nasze uczucia, nasze myśli i rozpłynąć się w nicość. To są zupełne przeciwieństwa i ta ostateczna idea tych wschodnich medytacji jest bezpośrednio satanistyczna, bowiem nie ma bardziej satanistycznej idei niż unicestwienie, niż dążenie do nicości, bowiem Bóg jest pełnią bytu. On jest źródłem wszelkiego istnienia, nie da się bardziej go zanegować niż dążyć do nieistnienia. I tutaj mamy w przypadku tych wschodnich medytacji faktycznie do czynienia z takim, można powiedzieć, z głęboko satanistyczną ideą, która ubrana jest w takie duchowe, kuszące szaty, takie wydawałoby się atrakcyjne, no bo chodzi przecież o spokój, o wyciszenie emocji, o rozjaśnienie naszego umysłu. I środki, które są stosowane, są właśnie po części podobne do tych używanych w chrześcijańskiej kontemplacji. Pewne wyciszenie, tak, spokój, próba takiego uregulowania oddechu, różne tego rodzaju ćwiczenia, one oczywiście przynoszą, mogą przynieść jakieś pozytywne skutki, one przynoszą dobre samopoczucie, one dobrze wpływają na nasz organizm i tak dalej, ale właśnie środki, które są używane zasadniczo pozytywne, czyli środki, które mają dobry wpływ na nasz organizm, jeśli używamy ich docelowo do tego, żeby dążyć do nicości, żeby szukać unicestwienia, przynajmniej na tym poziomie takiej idei, tak, szukać wyłączenia samego siebie, no to jest jak używanie najlepszego Mercedesa do jazdy w przepaść. Czyli używamy dobrych środków, ale docelowo mają one nas, czy tak prowadzą one nas do czegoś dokładnie odwrotnego niż nasze przeznaczenie. Bóg jest naszym przeznaczeniem, pełnia bytu jest naszym przeznaczeniem. Radowanie się tym, który jest w wieczności, jest naszym przeznaczeniem. A ta wschodnia kontemplacja przeważnie dąży do tego, który nie jest, do unicestwienia, do dokładnej przeciwności, tak bardzo, bardziej przeciwnie, bardziej większej przeciwności
pomiędzy Bogiem już znaleźć nie można niż nieistnienie. I to właśnie nieistnienie, do którego dąży się w tej kontemplacji, w tej medytacji wschodniej, jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście to jest takie ogromne uogólnienie, tak? Bo pod pojęciem wschodniej medytacji można rozumieć mnóstwo różnego rodzaju rzeczy. Jedne są bardziej szkodliwe, inne mniej szkodliwe, zależnie od tego, na czym się bardziej koncentrują, czy bardziej się koncentrują na samych środkach, metodach, które mogą mieć po prostu czysto medyczne znaczenie, czy koncentruje się bardziej na tym celu, czyli na tym dążeniu do unicestwienia. Oczywiście to drugie jest dużo bardziej szkodliwe, ale zawsze, gdy ten element jest, ten element takiego zafiksowania się najpierw na sobie, po to, żeby później wygasić się. Ta idea jest szalenie niebezpieczna. Jeśli ktoś ogląda ten materiał, kto ma jakieś większe doświadczenia z takimi wschodnimi medytacjami i chciałby ich bronić, to zapraszam do pisania w komentarzach, jeśli pojawią się jakieś ciekawe uwagi, to niewykluczone, że też w przyszłości się jeszcze do tego odniosę, bo myślę, że temat jest taki dosyć żywy w społeczeństwie. My jednak wracamy do naszej katolickiej kontemplacji. Kontakt z absolutem, wzniesienie naszej duszy do Boga. Można tak w zasadzie o każdej modlitwie powiedzieć. Natomiast modlitwa myślna, czyli kontemplacja właśnie, jest, można powiedzieć, takim destylatem tego, co najważniejsze w modlitwie, tego, co najbardziej doniosłe, czyli tego osobistego kontaktu z Panem Bogiem, zjednoczenie najwyższych władz naszej duszy, czyli rozumu i woli z Panem Bogiem. Dlatego destylat tego, co najważniejsze w modlitwie. Modlitwy mogą być bardzo różne, czy to ustne, czy to właśnie tylko w naszym duchu, czy to wspólnotowe, czy prywatne. Tysiące różnego rodzaju modlitw można by wymieniać. Natomiast w każdym rodzaju modlitwy najważniejsze jest to właśnie wzniesienie duszy do Pana Boga. Można używać różnych środków, one mogą być różnie pomocne. Natomiast właśnie przy kontemplacji mamy do czynienia z tym jakby wyjęciem tego najważniejszego elementu, przez co ten rodzaj modlitwy staje się dosyć trudny. Jest jakby stosunkowo mało tych elementów pomocniczych, jak na przykład przy nabożeństwach, tak, jeśli mamy takie nabożeństwo majowe, to tam jest bardzo dużo takich pomocy, które mają nam pomóc dotrzeć do Pana Boga, wznieść naszą duszę do Pana Boga. To są wszystkie ceremonie, które temu mają służyć. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, ten kontakt z Panem Jezusem Eucharystycznym, to wszystko ma służyć jak najbardziej do tego, żebyśmy my naszą duszę do Pana Boga podnieśli. Ma nam w tym pomóc. W kontemplacji, w tego rodzaju modlitwie jest stosunkowo mało takich zewnętrznych pomocy. Natomiast właśnie skupienie, ten fokus, to zaostrzenie naszej uwagi idzie, wyostrzenie naszej uwagi idzie w to, co najważniejsze, czyli w bezpośrednio samo wzniesienie duszy do Pana Boga. Mówiąc wzniesienie duszy do Pana Boga, mam na myśli wzniesienie naszego rozumu i woli do Pana Boga, czyli używanie wyższych władz naszej duszy do zjednoczenia się z Panem Bogiem. Jest to również zupełnie coś innego niż właśnie współczesne ruchy charyzmatyczne, które skupiają się na tym, żeby pompować emocje w człowieku, żeby emocje buzowały, używając sentymentalnej muzyki, prowokując jakieś w cudzysłowie cuda i tak dalej, i tak dalej. Tam chodzi w dużej mierze o buzowanie uczuć. Tu mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Rozum i wola, wyższe władze naszej duszy, które mają wznieść się do Pana Boga. Jak to robić? Przede wszystkim, jeśli chcemy rozważać, to potrzebujemy trochę spokoju. Praktycznie nie da się rozważać w stanie takiego roztrzęsienia. Więc jeśli chcemy rozważać, kontemplować, chcemy rozmawiać z Panem Bogiem, najpierw uspokójmy się. Uklęknijmy w kościele, znajdźmy sobie takie miejsce, w którym ten pokój znajdziemy, w którym to będzie to miejsce, które będzie sprzyjało naszemu pokojowi. Uklęknijmy w kościele, czy to w naszym pokoju, gdzieś, gdzie nie będzie wiele rzeczy nam przeszkadzało. Uspokójmy się, starajmy się przez chwilę nie odrzucać te myśli, które gdzieś tam przychodzą a propos tego, co mamy do zrobienia, co zrobiliśmy, a propos wszystkich tych ziemskich spraw i stawmy się w Bożej obecności. To jest pierwszy, bardzo ważny punkt.
rozważania, kontemplacji, stawienie się w Bożej obecności. Ta wielka myśl, stoję przed Bogiem. Można posłużyć się tutaj jakby różnego rodzaju obecnością Pana Boga, jeśli jesteśmy w kościele, tabernakulum, Bóg ukryty pod postacią chleba, Bóg, który jest tam obecny, rzeczywiście obecny dla mnie, abym ja mógł do Niego przyjść. Jestem w obecności Bożej. Kto ten proch, pył, człowiek, marny, grzeszny, słaby, mogę stanąć tutaj przed Panem Bogiem. Mogę też wziąć pod uwagę, patrzeć na obecność Pana Boga we mnie, w mojej duszy. W stanie łaski uświęcającej przecież Bóg jest we mnie. Jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Bóg, który chce mieszkać we mnie. Ta wielka myśl świętego Augustyna. Szukałem Cię, Panie Boże, wszędzie, a znalazłem Ciebie w sobie. W głębinach, we wnętrzu mojego serca. To zjednoczenie z Panem Bogiem. Jestem przed Bożym majestatem. Stoję przed Bogiem. Ten punkt, bez niego żadna modlitwa się nie uda. A on sam może już stanowić modlitwę myślną, może już stanowić kontemplację, może już stanowić rozważanie. Czasami można całe rozważanie jakby przeznaczyć właśnie na to trwanie w Bożej obecności. To już zależnie od tego, kto do czego ma predyspozycję, albo po prostu zależnie od natchnienia Ducha Świętego. Może tak być, że Duch Święty tak nas popchnie, że ta modlitwa, całe rozważanie będzie tylko tym zadziwieniem się nad tym, że trwamy w Bożej obecności, że Bóg jest w nas, zjednoczony z nami, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. W każdym razie ten pierwszy punkt jest bardzo istotny. Uświadamiamy sobie, że stoimy przed Bożym majestatem, że Pan Bóg jest przy nas, jest z nami. Wtedy przechodzimy do kolejnego elementu. Tak jak wspomniałem, teoretycznie, jeśli człowiek znajduje w tym wielki duchowy skutek, jeśli to go naprawdę porusza, tak, ta kwestia Bożej obecności, to może spokojnie przy niej trwać i całe rozważanie praktycznie może w ten sposób minąć. Natomiast drugi punkt, to można powiedzieć, jest takie rozwinięcie kontemplacji, rozważania, do którego należy normalnie przejść po stawieniu się w Bożej obecności. To jest właśnie rozważanie, roztrząsanie jakiegoś czegoś, co dotyczy Pana Boga. To może być jakaś Boża właściwość, Boże Boża sprawiedliwość, Boże miłosierdzie. To może być wydarzenie z życia Pana Jezusa. To ma nam pomóc w tym zjednoczeniu z Panem Bogiem. To ma nam pomóc rozważać przymioty boskie. Na przykład stajemy w tym obliczu Pana Boga i wyobrażamy sobie, czy to naszą wyobraźnią, czy po prostu intelektem, przypominamy sobie scenę z Ewangelii. Na przykład Pan Jezus, który podąża za uczniami z Emaus, dołącza się do nich i zaczyna z nimi rozmawiać. I widzimy człowiek, słaby, grzeszny, ci uczniowie z Emaus nic nie rozumieją. Patrzymy w tym rozważaniu na tych uczniów, którzy nie rozumieją, nie zrozumieli, co się stało, słyszeli już o zmartwychwstaniu, a jednak odchodzą i Bóg, który idzie za nimi. Tak, ta wielka, tutaj możemy rozważać tą wielką Bożą miłość tego dobrego pasterza, który podąża za grzesznym człowiekiem. Tu możemy spojrzeć na nasze życie w takim momencie, ile razy ja już zgrzeszyłem, ile razy Pan Bóg mnie z powrotem do siebie przyprowadził. Ten dobry Bóg, który podąża za grzesznikiem. I jak podąża? Tak w taki łagodny sposób, nie dając się na początku poznać, nie jak kiedyś na górze Synaj przez gromy i błyskawice, przychodzi nierozpoznany i spokojnie tłumaczy, wyjaśnia. Oni mu mówią, a myśmy myśleli, że ten będzie tym wielkim Mesjaszem i on przywróci Królestwo Izraela. Tak się bardzo mylą. A on powoli wyjaśnia od Mojżesza i proroków, wyjaśnia co, dlaczego, jak to miało być. I on wchodzi z nimi do tego domu, przy łamaniu chleba go rozpoznają. Ta piękna, piękna scena, gdzie możemy rozważać właśnie, jak Bóg podąża za człowiekiem, jak czasem cicho, w sposób taki dyskretny przemawia do człowieka, swoją łaską go przekonuje, go próbuje do siebie sprowadzić i to łamanie chleba, możemy tutaj to odnieść w tym sensie duchowym do Eucharystii, do Komunii Świętej, właśnie przystępując do Komunii Świętej, jak najbardziej tu poznajemy Pana Jezusa. I my właśnie przystępując mamy szansę do Komunii Świętej, mamy szansę przystąpić i rozpoznać Go lepiej. Dostrzec, poznać Go lepiej, w ten sposób zbliżyć się do Niego, także jak ci uczniowie będziemy chcieli od razu wrócić do tej Jerozolimy, od razu wrócić do Miasta Świętego, czyli od razu
czy to wrócić do naszych dobrych postanowień, wrócić do modlitwy, wrócić do tego, co nas do Pana Boga prowadzi. Tutaj jakby można mnóstwo różnych wniosków z tego wyciągnąć. Każdą scenę praktycznie z Ewangelii można w ten sposób właśnie rozważać. Przeczytać ją sobie, czy to z Pisma Świętego, czy po prostu przypomnieć sobie jej treść, czy z mszalika, jeśli właśnie znajdujemy tam jakąś Ewangelię z dnia, która jest dla nas bardzo taka poruszająca. Właśnie w ten sposób możemy ją rozważać. Patrzeć, co tu się dzieje, kogo my tutaj widzimy. Grzesznych ludzi, słabych ludzi, którzy popełniają błędy tak jak my, i Boga, który za nimi wychodzi. Boga, który ich szuka. Boga, który umywa im stopy, na przykład właśnie rozważając Wielki Czwartek. Boga, który mówi: przykład wam dałem wtedy, jak umywa im stopy. Boga, który daje sam siebie za pokarm, rozważając Eucharystię. Rozważając zwiastowanie, gdzie przed Najświętszą Maryją Panną, wtedy jeszcze przecież taką młodą dziewczyną, Archanioł, jeden z siedmiu, którzy stoją przed obliczem Boga, jak on do niej przychodzi, on ją pozdrawia: bądź pozdrowiona, Ave Gratia Plena, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Jakże to są piękne sceny, piękne rzeczy, które możemy rozważać. W trakcie rozważania, czyli stawienie się w Bożej obecności, trzy punkty wyróżnimy tutaj. Stawienie się w Bożej obecności, rozważanie i rozmowa. I teraz rozważanie i rozmowa jak najbardziej mogą się przeplatać. Rozmowa z Panem Bogiem oczywiście. Stawienie się w Bożej obecności, rozważanie i rozmowa. Rozważanie, sam ten element tego roztrząsania jakichś rzeczywistości, on tak naprawdę może być szczątkowy. To może być bardzo różnie. Człowiek zwykle zaczynając rozważanie potrzebuje dużo takich elementów, jakby potrzebuje dużo zmysłowych elementów z tej sceny, tak, co tam się dzieje, jak widzimy Pana Jezusa, droga do Emaus. Potrzebuje dużo takich elementów, których się może chwycić. Natomiast z czasem może potrzebować tych elementów coraz mniej i prosta myśl, proste stawienie się w Bożej obecności może być już dla niego wystarczającą ilością treści, żeby przejść bezpośrednio z stawienia się w Bożej obecności do rozmowy z Panem Bogiem. Na czym polega ta rozmowa z Panem Bogiem? No oczywiście chodzi o to, żeby Panu Bogu dziękować za wszystko, co dla nas uczynił. I to ważne, żeby w trakcie tego rozważania dziękować Panu Bogu, przepraszać się za nasze grzechy, prosić o jakieś łaski, ale przede wszystkim uwielbiać Pana Boga. Bądź uwielbiony, Boże, że zrobiłeś to wszystko dla nas. Ty zasługujesz na wszelką chwałę. Tutaj rozmawiajmy z Panem Bogiem, oddawajmy Mu cześć, dziękujmy, przepraszajmy, prośmy właśnie w trakcie tego wszystkiego. I ważne, żeby przy zakończeniu rozważania, nie przez przypadek, tą rozmowę umieszczam na końcu tego krótkiego wstępu do rozważania, bo zakończenie powinno być w sposób szczególny poświęcone tej rozmowie. O ile ona może przeplatać się przez całe rozważanie, to na koniec powinna być ona w sposób szczególny, no bo już chcemy porzucić to rozważanie, w sensie chcemy je zakończyć, nie porzucić, chcemy zakończyć to rozważanie, no to wtedy trzeba Panu Bogu podziękować za wszystko, co otrzymaliśmy, przeprosić Go, jeszcze prosić Go, żeby to rozważanie nas odmieniło, żeby ono dało nam siłę do zrobienia dobrych postanowień, do trwania w łasce uświęcającej, do walki z grzechem, do podołania naszym obowiązkom stanu i tak dalej, i tak dalej. A więc stawienie się w Bożej obecności, rozważanie i rozmowa. Nie należy tego widzieć w ten sposób, że ja tu muszę wszystkie tam punkty odhaczyć. Stawmy się w Bożej obecności, szukajmy tego spojrzenia na Pana Boga. Jeśli stawienie się w Bożej obecności nie wystarcza, żeby nie jest dla nas wystarczającą ilością treści, żeby prowadzić tą rozmowę, żeby rozważać naprawdę, to używajmy tej sceny, jakichś scen z Ewangelii Świętej, to rozważanie życia Pana Jezusa jest podstawowym elementem, podstawową treścią rozważania. Rozważajmy i rozmawiajmy z Panem Jezusem. Starałem się tutaj przedstawić to rozważanie w sposób bardzo prosty, tak żeby nie skomplikować go nadmiernie tysiącem różnych punktów, które tam trzeba odhaczyć. Starajmy się w ten sposób to rozważanie robić i nawet jeśli jeszcze dobrze nie potrafimy, do końca to nie wychodzi, nie zdarzajmy się tym. Nawet jeśli mamy tylko chwilę, ono nie musi trwać długo, takie
prawdziwe, zakonne rozważanie powinno trwać godzinę. My w bractwie mamy przeznaczone wspólnotowo na rozważanie pół godziny. To jest takie absolutne minimum, jeśli chodzi o, powiedzmy, takie rozważanie osób duchownych, te pół godziny. Natomiast jak najbardziej dla osoby świeckiej to jest rzecz zupełnie normalna i dla osoby duchownej również, kiedy nie ma na to czasu, w sensie tak w ciągu dnia, że robi się tylko krótkie rozważanie, 10-15 minut, jak najbardziej to można zrobić. Gdy człowiek ma chwilę, jak najbardziej starajmy się uspokoić, starajmy się stawić w tej Bożej obecności, rozważać tą scenę z Ewangelii, rozmawiać z Panem Bogiem. To jest destylat modlitwy, destylat tego, co najważniejsze jest w modlitwie. Tego zjednoczenia z Panem Bogiem, zjednoczenia na poziomie rozumu i woli wyższych władz naszej duszy, a więc tego, co najważniejsze. To jest rzecz piękna, to jest kontakt z tym absolutem, prawdziwy kontakt, właśnie na tym właściwym nam poziomie, na poziomie rozumu i woli. Myślę, że mam nadzieję, że staje się to tym bardziej oczywiste, jak bardzo odległe jest to od tych azjatyckich medytacji, które polegają na skupieniu się na sobie i szukaniu unicestwienia. Zupełnie co innego. Szukajmy tego wzniesienia naszej duszy do Pana Boga. Rozmawiajmy z Nim, starajmy się z Nim zjednoczyć. Dziękujmy, przepraszajmy, adorujmy, prośmy Go w naszej duszy, w głębinach naszej duszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.